Siemanko, ja jestem Drizu z kolejnym odcinku z Brawl Stars na naszym kanale. Słuchajcie, dzisiaj jest odcinek, na który czekałem od jakichś 2 tygodni, ponieważ w końcu otworzymy sobie, uwaga, 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 200 skrzynek w Brawl Stars, a wy tymczasem subskrybujcie mój kanał oraz zostawcie łapkę w górę i przypominam, wszystkie odcinki, jakie nagrałem z Brawl Stars są tutaj, w karcie w prawym górnym rogu, więc jeżeli jakiegoś jeszcze nie widziałeś, mordo, to sobie zobacz, bo są naprawdę mega fajne, mega kozackie, na przykład odcinki z reakcjami są też mega fajnie zmontowane, prawda? Więc naprawdę warto je oglądać, także może być na mój Instagram oraz kanał vlogowy, gdzie po prostu wrzucam filmy takie z tego, co robię w bazie, czyli moim domu youtuberów. A słuchajcie, teraz jesteśmy w Brawl Stars, tutaj są ogólnie oferty, mamy tutaj do kupna Kruka, Spike'a oraz letnią ofertę, co jest naprawdę bardzo fajne i na pewno, w sensie, na pewno skorzystam z letniej oferty w przyszłym odcinku. Czy kupię legendy? To od tego zależy opening naszych prawie, no dobra, prawie 200 skrzynek, bo jeszcze mam tutaj jedną i jeszcze możemy dokupić megaboxy, więc będzie to mniej więcej 200 skrzynek na jednym odcinku. Jeden z największych od openingów na polskim YouTubie. Pisaliście mi ostatnio, że były niby większe, ale słuchajcie, tak, to jest dla mnie największy opening, ponieważ brakuje mi, patrzcie, brakuje mi tylko 3 postaci i to są 3 legendy, więc jeżeli mi się żadna legenda nie trafi, Leon albo coś, to ja nie wiem. Naprawdę. To będzie dla mnie kompletna klęska i porażka, ponieważ po co ja bym otwierał wtedy tyle skrzynek i wydał tyle forsy na te skrzynki i w ogóle. No ale dobra, w takim razie ludziska, możemy, tak, w ogóle, tak, jeszcze chciałem wam pokazać kanał mój, w sensie moje konto, bo bardzo się podjarałem. Poza tym, że mam tyle zadymiarzy, to patrzcie, ile zadymiarzy mam na randze 10 albo wyższej i ile pucharków biłem, bo grałem z dealerkiem na wyjeździe nad morze, mieliśmy spotkanie z widzami, będę znowu 24-26, link macie w opisie do sceny kulturalnej, gdzie można je będzie spotkać, ale mniejsza o to, graliśmy 8 godzin bez przerwy, biłem wtedy 1000 pucharków, słuchajcie, i naprawdę mam teraz już 4249, jak widzicie, to jest dla mnie epickie, ale teraz nie przedłużajmy już więcej i zacznijmy otwierać skrzynię. Zacznijmy może od tego większego boksa. 3 przedmioty, bonus, jakiś kupon. Może uda nam się wziąć w takim razie więcej jeszcze skrzyneczek z tych kuponów, które nam się teraz trafią. No ale zobaczymy, ludzie. Będziemy je otwierać jak najszybciej, ponieważ jest ich bardzo, bardzo dużo. Więc będziemy chcieli zrobić super szybki opening, prawda? Mega szybki. Patrzcie, jak szybko. Ale zobaczcie, może nam się uda trafić w ogóle dużo dżemów także. To było naprawdę bardzo, bardzo epickie. Okej. Kupony nam się trafiają, to jest fajne, ponieważ dzięki temu nabijemy sobie jeszcze więcej skrzynek, dzięki czemu otworzymy właśnie 200 ogólnie w tym odcinku, po tym jak sobie nabijemy jeszcze z kuponów dodatkowe, prawda? No, taki jest mój plan. Okej, jeszcze mam 175, co za masakra, ludzie. Ciekawe, jakie mamy szanse, otworzymy sobie tak, żeby będziemy mieli 150 skrzynek i zobaczymy, jaki wtedy będziemy mieli właśnie szansę na legendarną postać, na legendarnego brolera, legendarnego zadymiarza. Okej, teraz niech nam się trafiają bonusy, ludzie, ja bardzo bym chciał te kupony. Dobra, ale ile postaci będziemy mogli ulepszyć, ile będziemy mieli forsy w ogóle. To jest fajne, bo ja bardzo chcę ulepszyć bo mam z nim związane naprawdę wielkie plany. Słuchajcie, na razie go nie ekspię, ale potem zrobię coś mega fajnego. Dobra, kolejne nam się dżemy trafiły. O, co za masakra. Nie mówcie, ludzie, że nam się bez kitu nie trafi żadna legenda. Przecież my... Nie, no ludzie. Przecież my tyle mamy tych skrzynek. Ja się w opór cykam. Ostatnio trafiłem na openingu 100 skrzynek 4 nowych zadymiarzy. Macie link też w karcie właśnie. Możecie sobie poszukać w mojej playliście. Ale trafiło mi się 4 zadymiarzy i boję się, że teraz nam się właśnie nic nie trafi. A już otworzyliśmy 20 skrzynek. No ale przynajmniej pieniądze. Pieniądze nam się bardzo, bardzo przydadzą. Dlatego, że no mamy niestety ich już coraz mniej. Dlatego, że no wydałem co prawda 1000 zeta na odcinki, na Brawl Starsa. W ogóle możecie sobie zobaczyć właśnie, jak wydawałem też 500 zeta w karcie w prawym górnym rogu. No ale i już mi się kończył po prostu z megaboxów to, co trafiłem. Te pieniążki mi się zaczęły po prostu, ludzie, kończyć. Szkoda, że nam się trafia tak mało tych kuponków. Myślałem, że nam się trochę więcej ich trafi, szczerze mówiąc.
ale zaraz będziemy sprawdzać, jaką mamy szansę na legendarnego zadymiarza. Dobra, zobaczmy, zobaczmy. Okej, okay, jeszcze otwieramy sobie tylko 3 skrzynki, ale to jest mega wielki opening. Ja jestem pewien, ludzie, że nam się trafi jeszcze zadymiarz. Ja jestem pewien, że nam się trafi zadymiarz superowy, jakaś legenda. Bo jak nie, no to w następnym odcinku wtedy sobie kupimy legendę pierwszą. Po prostu sobie kupimy, wydamy na to nasze pieniądze. Kruka nie chcę, ale chciałby bardzo Spike'a. Dobra, i sprawdźmy teraz, jakie mamy szanse ogólnie na zadymiarza, bo mówiliście, że działa system karmy. Im więcej otwieramy, tym większe mamy szanse. Nie mamy, wcale nam się nie zwiększają szanse, ludzie. Czy w tej skrzyni mamy takie same? Dokładnie takie same szanse mamy. Czy nam się nie zwiększą te szanse, serio? Aż się musiałem napić, ludziska, z tych nerwów, naprawdę. A kontynuujemy teraz otwieranie skrzynek w takim razie. Ja bym chciał, żeby nam się zwiększyły te szanse, ludzie. To nie może tak być, że mi się nie trafi żadna legenda. W stylu skrzynek. 200 skrzynek i 0 zadymiarzy. Oh man, naprawdę. Naprawdę, co za kurczę masakra. Dobra, kolejne punkty nam się trafiają. Ej, coraz mniej punktów mi się trafia, czy mi się zdaje? Do Franka, do Pam, dobra. Okej, okay. Przynajmniej kupony nam się trafiły. Będziemy mieli z 20, więc nabijemy sobie dodatkowe skrzynki. To będzie fajne akurat. Mortis. Mortisa, ludzie, bardzo, bardzo nie lubię. Z tego, że nie lubię Bibi, się wycofuje. Okazało się, że Bibi jest spoko na niektórych trybach. Na przykład na tej walce... Jak to się nazywało? Jak się nazywało? To, co jest zamiast piłki, ludzie. Grałem właśnie w ten tryb 8 godzin i zapomniałem. To, co jest zamiast piłki... no ta walka, co się atakuje botem oblężniczym. Nie pamiętam. Nie pamiętam teraz, niestety. Dobra. Kolejne 10 skrzynek otworzone. Oh man. Dobra, mam nadzieję, że do Bona się trafią też punkty. To było fajne. Ej, albo bez kitu. Szkoda, że ja to teraz otwieram, dlatego że ja niedługo będę miał star powery ogólnie. Chwila, czy już nie możemy ulepszyć Jessie na przykład na star power? Zobaczmy. No Jessie to w ogóle, kurczę, pieczony nie leci. Chwila. Do kogo mamy punkty? Do Jessie, dobra. Kupujemy. Kupujemy punkty mocy do Jessie, to będzie bardzo przydatne. Ogólnie pieniądze da się kupić za dżemy, 2600. Nie, to się nie opłaca. Kompletnie to się nie opłaca. No dobra. To otwieramy dalej. Proszę, niech to się trafia do Jessie. Ja bym chciał star powery już zacząć dropić sobie. O nie, zadymiarze otwieram zamiast skrzynki. Ej, masakra, ludzie. Już otworzyliśmy 50 skrzynek ponad. I żaden zadymiarz nam się nie trafił. A mamy same legendy, więc to jest jeden z najciekawszych openingów w ogóle dla mnie. Ponieważ polujemy tylko i wyłącznie na legendy ogólnie ze skrzynek. Oh man. Oh man. Dobra. Jakieś dżemy nam się trafiły. Co za jazda, serio. Podwajać żetonów, no dobra. To nie jest jakieś kozackie, ale kosztuje dżemy, więc też się przyda w sumie. Dobra, mam już 22 przynajmniej te kupony, więc może uda się wydropić więcej kuponów i zdobyć jeszcze więcej skrzynek właśnie na tym openingu i wtedy sobie je jeszcze pootwierać. Wow, to jest naprawdę, ludzie, emocjonujący odcinek, dlatego że po prostu głównie to są emocje smutku, że ja bardzo bym chciał legendę, a mi żadne nie dropi, a otwieram tyle skrzynek, a wy pisaliście, że bym dropnęło na przykład z darmowej skrzynki jakiejś legenda albo coś takiego. Co za masakra. 60 skrzynek otwartych. Nadal nie trafi mi się żaden zadymiarz. Może ja powinienem otworzyć jednego megaboksa, ludzie. Otwórzmy jednego megaboksa sobie. Może no, to nam podwyższy jakąś szansę. Dawaj. 5. No co za masakra. O, do Jessie punkty. I co jeszcze? Kupony. Dobra, i zobaczmy. Czy nam się zwiększyła teraz szansa? Zwiększyła się. Czyli im więcej otwieramy megaboksów, tym większą mamy szansę na legendarnego zadymiarza, czy jak to jest? Chyba tak to działa. Ej, ludzie, spróbujmy pootwierać więcej megaboksów, tak żeby mieć 1% szansy. Ja wiem, że jak na to wydam masakrycznie dużo forsy, ale naprawdę, ja bardzo chcę.
Dobra, chwila, na ile nas jeszcze stać? Bo ja bym chciał kupić... Bardzo chciałem kupić Spike'a ogólnie. On kosztuje tutaj 499, więc jeszcze mogę... Mogę otworzyć teraz ostatniego megaboxa, ludzie. Ostatni megabox, jaki otwieramy. Uwaga, czy to nam się uda? Oh man. Nikt się nie trafił. Okej, dobra, kupony, dżemy. Słabo. Słabo, ludzie. A ile mamy teraz szansy? 1%, a nie. Na legendarnego zatymiarza nam nie wzrosła wcale szansa. Miałem nadzieję, że to tak działa. O nie, no. Co za akcja. Wydaję pieniądze, ludzie. Chcę, żeby to działało. Nie wiem, jak do końca działa to ulepszanie, szczerze mówiąc. Ale, no cóż, no. Zobaczymy. Okej, okej. Dobra, otwieramy dalej. Ja nie mogę. Ej, chwila. Czy my możemy... Ile możemy ulepszyć bow? Dobra, na czwarty poziom. Nieźle. Naprawdę nieźle. Dobra. Otwieramy dalej skrzynki. To nawet, ludzie, nie jest połowa openingu jeszcze. Więc wszystko się po prostu może zdarzyć, ludzie, na tym. Tutaj się może absolutnie wszystko zdarzyć. Dobra. Ale przyspieszamy trochę tempo. Przyspieszamy tempo, ludzie. Przyspieszamy znacznie tempo. I zwolniło akurat. I akurat nam musiało zwolnić to. Co za masakra. W ogóle chwila, czy mi się to dobrze nagrywa? Dobra, to się dobrze nagrywa. Tak, wszystko nam się dobrze nagrywa, nie martwcie się. No nie, no. Dawaj. No nie trafi nam się serio żaden zadymiarz. Serio nam się będą jakieś trafiały takie rzeczy. O nie, wszedłem w to zamiast. Dawaj. Dawaj, jeszcze 100 nam zostało. Ale patrzcie, jak szybko to otwieramy. Najszybszy opening, ludzie, na całym YouTubie to jest. Nikt nie robi tak szybkiego openingu. Zdecydowanie. Każdy się chce rozkoszować otwieraniem tych megaboxów, a ja mam ich tak masakrycznie dużo, że w ogóle nie muszę. O nie. O nie, ludzie. No proszę was. 89 zostało. A nam się nadal nic nie trafiło. Proszę was. Niech coś się trafi. Jeszcze potem zdobędziemy, co prawda, trochę więcej boksów. Więc... Oh man. Więc może wtedy nam się coś trafi, jak zdobędziemy więcej boksów potem. Bo sobie pogramy jeszcze w ten tryb z robotami. I spróbujemy wtedy wydropić jeszcze nasze boksiki. Dobra, a to tymczasem niech się otwiera. Ej, czy ja przypadkowo na przykład nie dropnąłem jakiegoś i na przykład tego nie zauważyłem? Nie. Pliska. Jak ja bardzo chcę. Jak ja bardzo chcę legendę. Jak ja bardzo chciałbym Leona. Ile trzeba wydropić tych skrzynek, żeby to się trafiło, ludzie? Nieskończoność? Czy to się w ogóle może trafić? Czy ktoś mi to powie? Ej, przynajmniej możemy ulepszyć Tika, bo to jest jedna z moich ulubionych postaci. Dobra. I na kolejny poziom ona wskakuje. Fajnie, że tyle robimy ulepszeń. Dobra. O, dużo pieniędzy nam się teraz trafiło. 70 skrzynek zostało. Otwieramy więcej. Dobra. Ale to miga, ludzie. Mi to tylko miga przed oczami, ale czasem się trafia dużo rzeczy przynajmniej. Czasem to nie jest aż takie złe. Przynajmniej dużo pieniędzy nam wypada z tego. To jest zdecydowany plus. I mamy już dużo kuponów, więc będziemy mogli sobie naprawdę dużo pograć. Okej. Okej, dżemy przynajmniej nam się trafiły znowu. Ja nie mogę. Ej, dużo tych dżemów nam się trafi. O kurde, po raz kolejny. Ja nie mogę. Oh man, dobra. Uwaga, ludzie. Zostało już nam bardzo mało tych boksików. Bardzo nam zostało mało. 50. Została nam 1/3 openingu tylko. 1/3 openingu została. Czy to nam się w ogóle uda? Oh man. Proszę. Proszę, niech to się... O, 8 dżemów. Coraz lepsze itemy. Ej, coraz lepsze itemy nam się trafiają. Tak serio wam mówię. Serio wam mówię. Czy nam wzrasta w ogóle szansa na te legendy? Ej, powinna maleć szansa w ogóle na innych zadymiarzy, a wzrastać szansa na legendy, jak się już ma wszystkich. Tak uważam przynajmniej.
Żeby legendy ostatnie się trafiały, ale żeby je się dało w ogóle trafić przynajmniej. Bo ja już przestaję w to wierzyć, ludzie. Kompletnie przestaję w to wierzyć, że nam się uda trafić jakąkolwiek legendę. 200 megaboksów. Znaczy megaboksów, brawlboksów. Ile nam jeszcze ich zostało? Dobra, mamy dużo kuponów. Okej. 40. Zostało nam ich tylko 40. Ale mamy 5000 monet już. Mega dużo nam się trafia, przynajmniej monet po 30. Ej, coraz lepsze rzeczy nam się trafiają. Coraz więcej punktów do postaci nam się trafia. Ej, ludzie. To ja lubię, to ja rozumiem. No dawaj, otwieraj się. Nie bądź rzodkiew. Nie bądź rzodkiew, kolesiu. Dawaj, dawaj. Kolejny. Okej, kolejne dżemy. Jeszcze mamy 30 boksów. Znowu nic nam się nie trafiło. Mega, ale mega maksujemy konto w sumie. Bardzo mocno maksujemy konto nasze. Łatwiej będzie się potem expiło, jeżeli będziemy mieli wymaksowane wszystkie postacie. Więc no jakby nie idzie to kompletnie na marne, ale i tak czuję, że jak się nie trafi za... O nie, o, jak się nie trafi za dymiarza... O, 70 monet aż. No to trochę to jest takie zmarnowanie tych pudełek, ludzie. Tak czuję przynajmniej. Powinni być dodani w ogóle nowi zadymiarze, dlatego że... no już prawie wszystkich mam, tylko legendy mi zostały, a chciałem mieć szansę, żeby kogoś zdobyć. No co to ma być? Wcześniej ze 100 mi wydropiło 4, a teraz kurczę, czy tam 3, a teraz nic mi nie wydropi z 200. Oh man. Dobra. I uwaga, teraz ludzie, zostało nam tylko 10. Czy wydropimy legendę, czy też nie? Od tego zależy, czy ludzie się załamie, czy nie załamie. O, dobra. Okej, okay. bardzo dużo forsy i bardzo dużo kuponów. Więc, dobra. Więc to powinno się udać. Okej. Okay. Co jest? Co się stało? Czy ja zagrałem przypadkowo? O nie, ja chcę stąd wyjść! No dobra, ale teraz już musimy grać w takim razie. Przypadkowo zagrałem zupełnie. O nie, i Tikiem będziemy grać. Słabo. Słabo trochę. Dobra. Ale to jest nawet niezła postać, żeby nią grać. Ale za chwilę dokończymy ten opening. Zostało nam bardzo mało skrzynek, więc słuchajcie, nie będzie to trudne go dokończyć już. Dobra. Dobra. Nara. O, wow. Ej, patrzcie, poszczuję go psem. O nie. O nie, nie dość, że mnie rozwalił, to jeszcze się go nie udało trafić ultem. Co za masakra. Dobra, bow. Bow. Przed czym ty uciekł? O, dobra, tutaj idzie nasz Brock. O nie. O nie, co oni tak? Co oni tak szarżują? Kumple, co wy tak szarżujecie? Naprawdę, nie rozumiem. O. Nie mogę dać się trafić, bo Tik nie ma w ogóle życia przecież. Ty tu idziesz, Bow, serio? Nie boisz się? Nie boisz się takich kozaków jak my? O nie. Dobra. Powiedzcie, że on zmarnował. No nie, no serio. Udaje mi się ciągle bronić przed moim ultem. Z jednej strony ult Tika jest spoko, ale z drugiej strony łatwo się przed nim dosyć obronić. No ale ma zbyt dużego damage'a, żeby nie było łatwo, prawda? O. Fajnie, że to leży jako miny też potem. O nie. Ej, tego Boa, ludzie, musimy go zniszczyć. O, tak! Udało się. O, ale nas to zniszczyło też. Trochę kiepsko, szczerze mówiąc. Dobra. Ej, o nie, ludzie, dawajcie. Cały damage w nich, cały damage, teraz. Cały damage. Dawajcie, ludzie. O nie, dobra, przegraliśmy to kompletnie. Wszystkich tak nas rozwalili. No i taka to jest właśnie gra, ludzie, no, jeszcze znubiłem. Ja Tikiem nie chciałem na tym grać w ogóle trybie. Co za masakra. Dobra, otwieramy dalej w takim razie. Otwieramy dalej. 3 skrzynki nam zostały. Okej. Zostały nam 2 skrzynki do końca. Ostatnia skrzynka, ludzie. Ostatnia skrzynka. Nie!
Serio 200 skrzynek i żaden zadymiarz? Co to ma być? Co to ma być? Jakie my mamy szanse? Zwiększają się cały czas. Niby się zwiększają cały czas, ale bardzo, bardzo powoli. Więc słuchajcie, w następnym odcinku ja sobie zdobędę jeszcze więcej tych oto skrzynek. Zrobię kolejny opening. Już wtedy będę miał dużą szansę na właśnie trafienie legendarnego zadymiarza. A jeżeli to się nie uda, no to mam w planach jeszcze jeden mega epicki odcinek. Więc słuchajcie, ja się z wami żegnam. Widzimy się już w następnym odcinku. To by było na tyle. Na razie.